Cześć, cześć, tutaj Syrion, witam Was w tym materiale. Jak w tytule jest unpacking. No oczywiście samo to rozpakowywanie przyspieszam, żeby Was nie zanudzać, jak tam się mocuje z papierem czy taśmą. Paczka doszła dosyć szybko, w śmiesznym opakowaniu, po butach z Łukowa i dojechała do Łukowa. Buty tam w kolorze koniaku, także też się troszkę z tego opakowania pośmiałem. Paczkę zapakował Michał i od razu, tak jak widać, bardzo fajnie to zrobił. Pająk dobrze był zabezpieczony. A pająk to oczywiście duża samica, bo aż 7 dC naduchromatus. No teraz troszkę zwolniłem, żeby można się było jej przyjrzeć. Jest bardzo, bardzo duża, naprawdę ogromny kawał ptasznika. Także będę musiał jej jakieś większe terrarium skombinować, ale do tego zaraz przejdę. Zobaczcie. Takie bydle, masakrycznie wielka. Także mam tutaj przygotowane takie tymczasowe, sam tam torf jest, a jeszcze Wam przybliżę. Tak wygląda świeżo po rozpakowaniu. No i przyłożyłem co prawda tutaj miarkę, no i z tego kąta widać 6 dC. Ja Wam powiem, nie wiem dlaczego tak to wygląda, ale nie przez kamerę, tylko tak normalnie mierząc jest śmiało 7 dC, więc kamera coś tutaj zmniejsza. Nie wiem dlaczego tak to wychodzi, tak czy inaczej jest czyste 7 dC, że tak powiem, nie oszukamy. No i teraz pasowałoby ją przełożyć z tego tymczasowego pojemniczka do nieco większego obraplasta. Nie do końca tam było widać, ale dosyć się wyczesuje samiczka. I zaraz przyjmie piękną postawę grożącą. Innymi słowy, tak właśnie, atakuje, jest dosyć agresywna, nie chce ze mną współpracować, ale z jednej strony to jest dobra oznaka, bo po prostu podróż jej śmiało upłynęła bez żadnych problemów i nic się jej w tej podróży nie stało, skoro chce atakować, także widać, że jest charakterna. Przyznam, że lubię bardzo takie osobniki właśnie z charakterem. Zresztą ona się bardziej broni niż atakuje, bo po prostu nie chce być zaczepiana, także można to zrozumieć. I jak widzicie, no dosyć dużo tego braplasta zajmuje. Będę coś musiał większego jej skminić, bo jest po prostu ogromna. Same kły jadowe są po prostu przerażająco wielkie. Także no Michał odhodował kawał dużej samicy. Jak przy okazji, jak ktoś gdzieś widział albo ma samca tego gatunku, rzecz jasna dorosłego, dajcie znak, dajcie znać, bardzo chętnie się na niego spuszę. Także to tyle, co chciałem Wam pokazać. Wielkie dzięki, trzymajcie się, na razie, hej!